Podczas wiecu w Karolinie Południowej były prezydent USA Donald Trump uzależnił amerykańską pomoc dla sojuszników w NATO od wypełnienia przez nich zobowiązań dotyczących odpowiedniego poziomu wydatków na obronność. To nie pierwsza taka wypowiedź kandydata w prawyborach Republikanów, jednak po raz pierwszy Trump zasugerował również, że zachęcałby Putina do działania wobec krajów, które zbyt mało przeznaczają na obronność. Wywołało to powszechne oburzenie w Europie. O wnioski dla państw europejskich zapytaliśmy wicedyrektor OSW Justynę Gotkowską, a o rosyjskie reakcje na słowa Trumpa analityczkę OSW Katarzynę Hawryło. Wypowiedź Trumpa trudno uznać za zupełnie zaskakującą. Już od dobrych kilku lat Donald Trump motywuje Europejczyków na różne sposoby, żeby wydawali więcej na swoją obronność, i od, od tych wydatków uzależnia to, czy Stany Zjednoczone będą bronić Europy i konkretnych państw. Również w przeszłości przed swoją pierwszą prezydenturą i w jej trakcie wypowiadał się krytycznie o państwach, które nie wypełniają swoich finansowych zobowiązań w NATO czyli nie przeznaczają 2% PKB na obronność. Jeżeli chodzi o kwestię zachęcania do, um, prezydenta Putina do testowania um, natowskich gwarancji bezpieczeństwa, to jest to oczywiście nowość um, Ale um, pyta i pytanie, jak Europa powinna na to za zareagować. Z jednej strony widzimy po stronie Europejczyków przede wszystkim um, w tej chwili głosy oburzenia i, i głosy frustracji um, dotyczące narracji Trumpa, dotyczące um, narracji części, um, republikańskiej sceny politycznej z Trumpem związanej, ale moim zdaniem dużo ważniejsze będzie to, jak faktycznie Europejczycy zareagują w tej i to już w tej chwili na to, co Trump mówi, to znaczy czy i jak szybko będą w stanie przeznaczać więcej na swoją obronność. I moim zdaniem kluczowym momentem przygotowującym Europę do potencjalnej prezydentury Donalda Trumpa, ale też pokazującym, że Europejczycy, niezależnie od tego, jaki prezydent będzie sprawował kolejną kadencję i zostanie wybrony, wybrany po wyborach prezydenckich, będzie szczyt NATO w Waszyngtonie. Na tym szczycie, który odbędzie się przed Republikańską Konwencją w lipcu 2024 roku, czyli na kilka miesięcy przed amerykańskimi wyborami prezydenckimi, Europejczycy powinni pokazać Stanom Zjednoczonym, nie tylko Republikanom, ale szerzej również i Demokratom, że będą robić więcej na rzecz swojej własnej obronności. Po pierwsze, będą wydawać więcej, nie tylko 2% PKB, na obronność. Celem powinno być 3% PKB, i takie zobowiązanie do wydawania takich środków powinno być złożone przez europejskich sojuszników na szczycie NATO w Waszyngtonie. Po drugie, Europejczycy powinni pokazać Stanom Zjednoczonym, że wypełniają swoje zobowiązania w ramach NATO, w ramach regionalnych planów obronnych, podporządkowują siły pod planowanie obronne, które zostało zaakceptowane na szczycie NATO. To w Waszyngtonie. Um, utrzymują coraz więcej sił, w wysokiej gotowości i wypełniają, wypełniają te zobowiązania, na które się sami zgodzili. I po trzecie, pomoc dla Ukrainy. Um, na szczycie w Waszyngtonie będzie potrzeba skoordynowanego europejskiego wysiłku, przedstawionego właśnie jako taki, w, taki wkład europejski, do tego, żeby, Europe żeby Ukraina dostała więcej amunicji, więcej broni, żeby to było długofalowe zobowiązanie przekraczające albo przynajmniej, przynajmniej um, w perspektywie miesięcy lat um, będące um, na podobnym poziomie co, co amerykański. Jeżeli Europa. Europejscy sojusznicy przedstawią takie cele dotyczące zwiększania wysiłków na rzecz własnej obronności, na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy, to ta rozmowa z Trumpem zupełnie inaczej się ułoży. Nie pozwoli Trumpowi i republikanom z nim związanych, związanym, wykorzystać temat NATO i temat niewystarczających wydatków na obronność w kampanii, czy w końcówce kampanii, prezyd, kampanii przed wyborami prezydenckimi. I nie pozwoli na to, żeby ten temat stał się... Takim pierwszym tematem um, prezydentury Trumpa w relacjach z Europą i europejskimi sojusznikami. Więc um, Europejczycy um, mają możliwość pływania na administrację Trumpa potencjalną i mają możliwość pływania na to, jak europejsko-amerykańskie relacje ułożą się w trakcie możliwej drugiej prezydentury Donalda Trumpa. Słowa Donalda Trumpa nie wzbudziły poważnych reakcji w Rosji rosyjskie media skupiły się na relacjonowaniu reakcji w Europie Zachodniej. Rosjanie zwłaszcza byli zainteresowani tym, jak kraje Europy zareagowały na te słowa, i to te wypowiedzi, wypowiedzi europejskich polityków, wypowiedzi z Waszyngtonu znalazły się w rosyjskiej prasie. Odnotowano przede wszystkim, że słowa Trumpa trafiły na pierwsze strony europejskich i amerykańskich gazet i że wywołały w Europie szok, niedowierzanie, a wręcz nawet panikę. Natomiast oficjalnych reakcji ze strony przedstawicieli elit politycznych, można powiedzieć, że nie było. Jedyna wypowiedź, która padła, która odnosiła się do słów Trumpa, to była wypowiedź rzecznika prasowego Kremla Dmitrija Pieskowa, który powiedział, że nie będzie komentował tych słów, bo on nie jest rzecznikiem prasowym Trumpa, ale rzecznikiem prasowym Putina. Więc można powiedzieć, że zbył. Był po prostu dziennikarze zainteresowanych komentarzem na temat tej wypowiedzi. Z czego wynika taka, taka właśnie opieszała reakcja rosyjskich mediów, czy wręcz jej brak? Chodzi przede wszystkim o to, że jak mi się wydaje, dla strony rosyjskiej słowa Trumpa mówiące o tym, że nie zamierza on się zaangażować w działanie na to, czy wręcz będzie dążył do jego rozmontowania, są czymś, co Rosja przyjmuje za pewnik. Wydaje mi się, że Rosjanie uważnie śledzą wypowiedzi Trumpa i kilkakrotnie już tego rodzaju wypowiedzi, gdy padały z ust byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Rosjanie odnotowywali, w związku z czym ta konkretna wypowiedź o scenariuszu po potencjalnym ataku, po prostu nie zrobiły na Rosji wrażenia, w związku z czym nie odniesiono się do nich. Może to też świadczyć o tym, że na Kremlu ta wypowiedź Trumpa, akurat ponieważ ta wypowiedź to była relacja rozmowy Trumpa z szefem dużego kraju europejskiego, która miała miejsce wcześniej, za czasów prezydentury Trumpa i ona została tylko przytoczona, to może to wskazywać, że na Kremlu ta wypowiedź była już wcześniej znana, prawdopodobnie ze źródeł wywiadowczych, w związku z tym w tym momencie nie wywołała ona gwałtownej reakcji. Może to też świadczyć o tym, że na Kremlu po prostu nie wydano specjalnych instrukcji na temat tego, jak należy komentować tę wypowiedź, ponieważ wiemy, że kremlowskie media, cała machina propagandowa działa bezpośrednio na podstawie wytycznych z Kremla i w przypadku, gdy takich wytycznych nie ma, no to ta machina często się zacina, komentarze są odwlekane, często po prostu nie ma relacji na dane poszczególne tematy. Więc może być też tak, że ponieważ w tym momencie rosyjskie media są wciąż zaangażowane w dużą kampanię propagandową dotyczącą wywiadu Takera z Putinem i w zasadzie większość programów i programów informacyjnych i publicystycznych jest skupiona na tym wywiadzie, no to jakby ta wypowiedź nie znalazła po prostu miejsca dla siebie w obecnym, aktualnym przekazie. Wypowiedź Trumpa ma jednak duży potencjał propagandowy w Rosji. Wpisuje się ona w linie narracyjne forsowane przez Kreml, mówiące o tym, że NATO to jest taka organizacja, taka instytucja, która nie będzie spełniała swojego zadania w przypadku jakiejkolwiek agresji, że kraje, które biorą udział w tej organizacji są podzielone, pomiędzy nimi są spory i w jakimś krytycznym momencie to ona po prostu nie zadziała. Więc rosyjska propaganda przekonuje Europę, że Stany Zjednoczone nie będą jej bronić, a z drugiej strony rosyjska propaganda przekonuje, że Europa też działa wbrew interesom. USA. W związku z tym też te słowa można by było łatwo wpisać w te narrację mówiące o tym, że Stany Zjednoczone nie powinny już dłużej wspierać Ukrainy, bo leży to wbrew ich interesom narodowym, a z kolei drugiej stronie propaganda rosyjska pokazuje drugiej stronie, czyli Europie. Rosyjska propaganda pokazuje, że Stany Zjednoczone nie tylko nie są gotowe by dłużej wspierać Ukrainy, ale również w przypadku rosyjskiej agresji nie będą chętne, żeby wspierać Europę. Na razie jednak Rosjanie Powstrzymują się przed wykorzystywaniem słów Trumpa, być może nie chcąc zbyt ostentacyjnie popierać jednego z kandydatów w amerykańskich wyborach. To wszystko na dziś. Zachęcamy do subskrybowania kanału OSW. Wkrótce kolejne filmy.